Jestem teraz z pieskiem na spacerku. Jest godzina prawie 9. Dzisiaj trochę później wyszłam z pieskiem. Witam się z Wami serdecznie i zapraszam na fajnego vloga. Dzisiaj będzie vlog. Od czasu do czasu będę Wam rzucać właśnie vlog. Piękny jest dzisiaj dzień. Słoneczny. Kochani, wyszłam na zakupy. I właśnie o tych zakupach chciałabym z Wami porozmawiać. Dlatego, że piszecie do mnie, że się wybieracie na wakacje kamperem i samochodem własnym i chcecie wiedzieć, jakie są ceny. Więc ja teraz idę do sklepu. W sklepie nie za bardzo mogę nagrywać, ale zapamiętam niektóre ceny produktów, o których mnie prosiliście i Wam powiem w dalszej części filmu. Myślałam, że będę miała trochę spokoju na tej drusce, ale to jednakowo jak wyjdę do głównej drogi, a tu... No, wracając do mojego kanału Viaggio z Ewą, to wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli Wam się filmy podobają, to proszę o jakiś komentarz, o łapkę w górę. To jest wszystko potrzebne. Do czego? Potrzebne do... rozwoju tego kanału. Gdyby nie te łapki, gdyby nie te komentarze, to algorytm YouTube'a nie reklamowałby moich filmów. A tak to, jak będziecie stawiać te łapki do góry, dawać emotinki w komentarzach, no to wiadomo, że się podoba film. Ktoś napisze jakieś hasło Rzym i zaraz się ukaże mój film o Rzymie. Jak wiecie, ja w Rzymie mieszkam, bo Ostia jest częścią Rzymu. Dziwię się, że jedzie jakiś autokar, skoro dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj jest wszystko zamknięte, a przyjechał autokar. To chyba, że mają jakieś specjalne wejście, bo muszę Wam powiedzieć, że w poniedziałki we Włoszech są muzea zamknięte. Wracając do cen, to powiem tak. Podstawowe produkty typu mleko, chleb, sery, nabiał w różnych sklepach różnie kosztuje. To właśnie zależy od sklepu, czy to jest taki sklep, czy taki. Nie będę wymieniać sklepów, dlatego że nie będę ich reklamować w tej chwili. Ale powiem Wam, że tutaj w naszym sklepie w Ostii Antycznej najtańsze mleko w kartoniku, długa konserwacja, które mleko nie stoi w lodówce, tylko na półce, kosztuje 99 centów, czyli mniej niż euro. No powiedzmy, że 1 euro. No to jak sobie przeliczycie na złotówkę, to wiecie, że na złotówki, to wiecie, że kosztuje 4 zł coś. Nie wiem, ile kosztuje mleko w Polsce, nie sprawdzałam na internecie, napiszcie mi w komentarzach. Tutaj chleb jest na wagę. W każdym sklepie jest chleb albo już popakowany, świeży chleb popakowany, zapakowany w folię i jest cena. Jest cena za kilogram i cena za ten kawałek chleba. Natomiast też są w sklepach takie stoiska garmażeryjne, gdzie można kupić chleb, można kupić wędliny, sery i jakieś tam przetwory, takie na obiad, taki już przygotowany obiad. I chleb kosztuje najtańszy 2,99 euro za kilogram. Chleby tutaj są o różnej wadze. Muszę Wam powiedzieć, że niektóre chleby są tak jakby napompowane, mają dużo tych właśnie powietrza i jest lekki chleb. I weźmiemy buchenę chleba i zapłacimy tylko 2 euro. A są chleby, że weźmiemy pół chleba, ale jest bardzo dużo tego miąższu, tej moliki, jak to się mówi, molika. No to wówczas możemy za pół chleba zapłacić nawet 4 euro. Pizza jest na wagę tak samo. Pizzę możecie kupić sobie na wagę i w sklepie, jeżeli jest właśnie to stoisko garmażeryjne, albo pizzę na ulicy. Pizzę białą możemy kupić. Często ludzie kupują białą pizzę, bo sobie przekroją i mogą do tej pizzy coś wkładać. Wracając do jogurtów, to dwa jogurty u nas najtańsze są po 79 centów. Dwa jogurty o pojemności 150 ml. No, standardowy jogurt. Kefiry najtańsze, kefir biały kosztuje 99 centów. Jeżeli chodzi na przykład o takie sereczki w plasterkach, to 100 gram sereczka w plasterkach kosztuje najtaniej euro 19. Mogą być oferty, może w jakimś innym sklepie taniej kupicie. No ja Wam takie rzeczy mówię. Jeżeli chodzi o
produkty typu chemicznego, no to najtańszy płyn do mycia naczyń, no bo na przykład ktoś przyjedzie kamperem, musi mieć płyn, może mu się skończył albo coś tam, no to 99 centów mała buteleczka. Chyba że w jakimś innym sklepie naprawdę bardzo mała może zapłacić 50-60 centów. No, dzisiaj jest ładnie. Pogoda ładna. Ja będę dalej szła z Wami i będę rozmawiać. Jeszcze co bym Wam powiedziała? Soki. Soki, takie na przykład trzy soczki kosztują około 1 euro. Woda gazowana kosztuje, taka mała buteleczka, półlitrowa kosztuje u nas 20 centów. 22 centy. Półtora litrowa woda kosztuje około 30-40 centów. No, no różnie. Oczywiście to tak wygląda. Nie będę Wam mówić, jakie jest drogie życie tutaj, ile normalnie kosztuje prąd i ile kosztuje gaz, czy ile płacimy za wodę, bo to Was nie interesuje. Wy przyjeżdżacie na wakacje, chcecie wiedzieć, ile wydacie na jedzenie. Przyjeżdżacie albo macie wynajęte już jakieś tam hotele, nie hotele, albo macie wynajęte jakieś mieszkania, apartamenty, czy jesteście kamperem, no to Was tak nie interesuje. Was interesuje najbardziej jedzenie. Bardzo ważną rzeczą jest też mieć ze sobą ubezpieczenie, no bo nigdy nic nie wiadomo, co nam się może wydarzyć, więc tą kartę europejską ubezpieczenia trzeba ze sobą wziąć, bo nie ktoś zwichnie rękę, nie ktoś upadnie, skręci nogę w kostce, no to to jest bardzo ważne. Trzeba mieć buty wygodne, bo inaczej jak nie mamy wygodnych butów, to prawdopodobieństwo jest, że gdziekolwiek możemy się poślizgnąć, upaść i taki finał, że wylądujemy na pogotowiu i ubezpieczenie jest nam bardzo potrzebne. Teraz, kochani, wchodzę do sklepu, kupię mozzarellkę, bo jest w ofercie. Mam zamiar robić dzisiaj melanzana alla parmigiana. Kiedy się ukaże, to nie wiem. Za to zrobiłam wczoraj, czyli w niedzielę, bo dzisiaj jest poniedziałek, 22 maj. Wczoraj zrobiłam zapiekankę z cukinii, czyli tak zwaną lasagne. Wyszłam już ze sklepu, zrobiłam mały zakup, tylko Wam powiem, ile co kosztuje, więc jeżeli chodzi o warzywa, no to te cukinie, co Wam mówiłam wcześniej, kosztowały euro 90 za kilogram, natomiast truskawki u nas są po 2,79 centów za pół kilo. Arbuz kosztował euro 49 za kilogram, bardzo drogi był arbuz. Czereśnie są też drogie, kosztują prawie 10 euro za kilogram. Ziemniaki za 2 kilogramy płacimy 2 euro i 20 parę centów. No bo właśnie, lubicie ziemniaki, ale jak będziecie tutaj, to możecie sobie kupować makaron. Makaron się szybko gotuje. Makaron. Pół kilo makaronu kosztuje najtaniej 69 centów w naszym sklepie. Może gdzieś indziej, w innych częściach Włoch, w jakichś tanich sklepach dostaniecie makaron, który kosztuje jeszcze mniej. Nie sprawdziłam, ile kosztuje cukier, ale u nas cukier kosztuje chyba euro coś tam. Wczoraj właśnie mąż kupował i nie zapytałam się, ile kosztuje cukier. Ja tak mało używam cukru do słodzenia, bo nie piję tak herbaty, tylko dużo pijemy wody, tak jak Włosi. Włosi przewodzą w piciu wody, są na pierwszym miejscu w Europie, także dużo piją tej wody i my też pijemy dużo wody, mało pijemy herbat, więc nie słodzę, natomiast używam cukier do pieczenia, ale ostatnio więcej gotuję niż piekę. Okej, kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście do końca tego filmu, dziękuję za poświęcony czas. Widzimy się na filmie, a na jakim to zobaczycie. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu, pozdrawiam Was serdecznie, a właściwie z Ostii Antycznej, która jest częścią Rzymu. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i jakiś komentarz. A kto nie ma subskrypcji, proszę o subskrypcję. Ciao!